Gryzoluszek, nie pajacuj, bo już ci się w główce zaczyna przewracać. Polskiego crashera i nie zgodzi. Gryz tutaj powiedział, że od słuchania crashera zachciało się srać. Po raz mi się zaczęło coś srać. Co, Karolku, już pozjadało się wszystkie rozumy, co? To, że twoi koledzy z twojej zwariowanej ekipki pozwalają tak do siebie mówić, nie znaczy, że ja pozwalam tak do siebie mówić, więc uważaj, Karolku, bo tylko w internecie jesteś mocny. I teraz do wszystkich pajacyków, co mi piszą, że zasięgi się kończą. Nie, moi drodzy, w ostatnim czasie mam najwyższe zasięgi, jakie kiedykolwiek miałem. Po prostu nie daję sobie pluć w twarz jakiemuś pajacowi. No krótkie, lecz treściwe, że tak powiem. Czyli jeśli rzeczywiście było tak, że tutaj Fris powiedział, że od słuchania crashera zachciało mu się srać, to teraz tak. Szatujcie oczywiście, bo też muszę trochę atencji, kurwa, zyskać. No dobra, żartuję. Moi drodzy widzowie, więc jest tak. Problem polega na tym, że macie ten sam target, więc musicie między sobą walczyć. Chociaż mi się wydawało, że do tej pory tam nawet jakaś współpraca jest. Tam się w domach odwiedzali, więc być może, to też jest jakiś tam procent szans, ma być głośno i się na to ugadali. Też jest taka możliwość. Chociaż nie twierdzę, że tak jest. Czy ekipa pajacuje? No kurwa, zawsze największy pajacuje. Ale też jest pytanie, czy nuta Kacpra jest jakaś wybitna. No nie jest. Ani jedna, ani druga nie jest. Ale jest właśnie pod ten target, który was ogląda. A te takie powiedzcie, że w internecie jesteś mocny, a poza internetem nie. No co, pojedziesz go bić? No takie no... No trochę... Nie wiem, kurwa, trochę się spiął. Mi nie tyle, że się zachciało srać, tylko zrobiłem dwie kupy, jak przesłuchałem. Kacper, proszę mi nie grozić. No. Tyle. Ale kurwa. Nie, to rzeczywiście troszkę się napiął. Dobra, to będzie dobre. Coś takiego. A więc tak. Jakie rzeczy zauważyłem główne? Pierwsza rzecz, to ludzie mi mówią, że skończyły się zasięgi, Kacperek i szukasz dramy. Śmieszne to jest, bo tak jak mówiłem na tym Instastory, nigdy nie miałem takich wyników, jak mam teraz, bo tam prawie... To jest bardzo chujowe. Za każdym razem jest, kto więc zarobił więcej pieniędzy, albo kto ma więcej lajków pod zdjęciami. Kurwa, zawsze takim podejściem gardziłem. Znaczy ja nie mówię, że to jest jego podejście, tylko on odpowiada na to ten. Ale to bardziej mi chodzi o osoby, które to piszą, nie? Ja bardzo gardzę w sumie czymś takim. Że o kurwa, że jedyną wartość, jaką tutaj widzą w internecie, to jest zasięg. Albo pieniądz. 300 tysięcy ludzi na Instastory, nigdy tyle nie miałem, a... Więc nie wiem, czy są jakieś problemy z zasięgami. A to, czy wpadnie mi na przykład 50 tysięcy więcej ludzi na Instastory, czy 100 tysięcy, no nic mi realnie nie zmienia. Ja nie dostanę za to pieniędzy, nie dostanę za to nic innego, więc no nie wiem, to jest śmieszny w ogóle argument. Zrobiłem sobie piosenkę, ma 7 baniek wyświetleń. Znają, w sensie usłyszał o niej każdy. No nie wiem, czy ja mam jakiś problem. Kobra i Tiger też, kurwa, jak grzebali w śmietniku, to też każdy o tym usłyszał. Szczególnie, że no nie wiem, bo ludzie myślą, że zasięgi to równa się pieniążki. Po co mi jakieś tego, pieniążki większe, jak ja kiedyś nie zarabiałem w ogóle pieniędzy, teraz mam tyle, tak jakby w porównaniu do tego, co było wcześniej, że nie potrzebuję więcej pieniędzy i... Nie robię czegoś dla siana, po prostu sytuacja, jak chłop mi mówi na jakimś filmiku, bo wysyła mi to mój znajomy, że Freeze na swoim filmie mówi, że nie może się wysrać i puszcza sobie moją piosenkę, żeby się wysrać i się wysrał, no to dla mnie to są po prostu żarty i tak się nie robi, bo ja nie jestem jakimś chłopaczkiem,
żeby on sobie tak o mnie mówił. I... No to w sumie też, ja tutaj poniekąd kurwa troszkę Kacpra rozumiem, bo jeśli ktoś, inaczej no, kim jest influencer? Influencer to jest osoba, która jest w stanie wpłynąć na zdanie wielu osób, tak? I Freeze teraz będzie jednym z większych polskich influencerów, w ogóle bez podziału na YouTube'a, ogólnie jest w stanie wpłynąć na opinię bardzo, bardzo wielu osób i poniekąd ja jestem w stanie zrozumieć, z racji tego, że oni mają bardzo zbliżony target, koniec końców tak wyszło, ja myślałem, że będą trochę w wyższy target celować, taki chociaż 15+, a nie 12-14, to jeśli twoim ulubionym youtuberem powiedzmy jest Freeze w tym wieku, a twoimi pobocznymi, ale również oglądasz powiedzmy, nie wiem, Kacpra Błońskiego, Lexi TP, to jeśli ta jedna najważniejsza osoba szyderczo, czy się wypowiada o kimś, czy wiecie, no tak kurwa sobie jaja z kogoś robi, no to przenika do tych osób, które od razu też zaczną XD pisać, bo no to jest tak, jak masz wielu to jest tak jak ze spędzaniem czasu. Trochę czasu spędzasz z kolegami, ale jednak koniec końców zawsze za matką się wstawisz, nie? Więc odrzucisz tych kolegów. No bardzo rzadko jest na odwrót, nie? Chyba, że koledzy są dla ciebie ważniejsi. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę przez to rozumieć. Więc jeśli Freeza te same osoby oglądają i dużo więcej, i dużo większy ma postęp u nich, no to... 5 zł. Jestem w stanie zrozumieć to, że go to wkurwia. Bo ile osób było popularnych i koniec końców zawsze każdy fame można odwrócić w obie strony. Są osoby, które negatywny fame obróciły w pozytywny, jak na przykład Marcin Najman. To też jest kurwa niezły przypadek. W ostatnich miesiącach. Przedtem to haha, Najman XD Beka, a teraz jest, o dobrze Najman, dobrze się wypowiadasz, jesteś w porządku. No kurwa Marcin, nie spodziewałem się. I w drugą stronę też. W drugą stronę też były osoby mega popularne i te wszystkie osoby się odwróciły, więc no jest to miecz obosieczny. Ej, a może Freeze potrzebuje zasięgów? Nie no, Freeze nie potrzebuje zasięgów. Ja nie wiem, są też dwie możliwości. Jedna to, że powiedział sobie tak o, dla żartów, że XD, a on to za bardzo wziął do siebie. Jest taka możliwość. A druga, że a chuj, nie lubię, mogę, to mu przypierdolę. No kurwa, tak szczerze, to każdy robi tak w internecie. Z czegoś trzeba się śmiać. Zawsze się śmiejesz z kogoś, z jakiegoś słabszego ogniwa, tak? Więc no, najłatwiejszym żartem w internecie jest żart JD. Tak? Powiesz sobie JD, x osób powie XD, przyklasną ci. Więc ja nie wiem, jakie intencje miał Karol, ciężko mi powiedzieć, ale jestem w stanie zrozumieć tutaj Kacpra, no. Więc no. Tylko ja też nie lubię czegoś, bo to w sumie i samo zapoczątkował na polskim YouTubie, tylko że i samo, bo była w 2013 roku taka sprawa, że był taki chłop, który się Pluszowy Misiaczek nazywał i on kiedyś przyszedł na TeamSpeak i on Szymonowi powiedział, że nie wiem, że ruchał mu córkę czy coś takiego. No jakiś kurwa taki totalny farmazon. Ja nie wiem wtedy, ile Zuzanna miała lat, ale powiedzmy, że miała 4-5 lat. No, chłop pojechał do Kalisza, szukał go kurwa na tym i poprzylepiał na słupach kurwa, że no wiesz, skoro ruchał mu córkę, to jest pedofilem. To z jego mordą poprzylepiał na słupach, że chłop jest pedofilem. Czy jak ktoś inny miał jakiś problem, to wsiadał w auto i jechał mu to wyjaśniać. Potem stało się takie, o, bo jak cię spotkam, to ci wpierdolę, rzeczywiście nigdy się nie bili. Potem był etap taki, ten, co Rafonix, czy Polak, czy ktokolwiek jeździli po Polsce, całowali klamkę, wracali, ale no, ich Instagramem żyła cała Polska wtedy, nie?
Mam takie wrażenie, że Fristo powiedział dla Beki, a Błoński to jakoś nakręcił. Tak? To by były z tego szoty może dwa. A teraz Kacper się wypowiedział i teraz się zacznie gadanie. No nie no, i wiesz, jak firmy Friza ogląda tam 1,5 czy 2 miliony osób. Każdy, czy nawet więcej. Ja nie wiem, ile on ma średnio pod tymi, ale będzie miał coś takiego. To idzie kurwa tylko w górę, to jest jak piana. No 1,2, 1,4, 1,5, 2 miliony. Więc no, no jest to... Z jednej strony w sumie każdy sobie może coś powiedzieć. Jak mi by ktoś powiedział, że nie wiem, że musi się wyżygać, jak mnie słucha, to spoko. Bo ja cały czas mówię takie rzeczy. Kacper może tak to wziął do siebie na zasadzie, kurwa, ja nigdy o nikim źle nie mówię publicznie, nie prywatnie to nie wiem, publicznie nie mówię o nikim źle, to może to czemu inni o nim mówią źle, no ale też jest w sumie taki internet. Ja też widziałem, że oni tam te swoje domy odwiedzali czy coś, ja nie wiem kiedy to było, czy nadal to jest, czy jest tam bita piątka, czy nie ma bitej piątki. Ale może wiesz, mówi, a spoko, jesteśmy może nie ziomkami, jesteśmy neutralni i jakoś go to zabolało, nie? Więc no. Ja nie mówię, że to jest piosenka, która jest artystyczna, która jest niesamowita. No nie, to jest piosenka, żeby zagrać koncert w Energy. I no. Jest takim samym, jest może troszkę mniejszym ściekiem niż piosenka ekipy. Ale no kurwa nadal to nie jest wybitne, no nie jesteś muzykiem, nie? Oni też nie są muzykami. Tylko oni jeszcze mają w tekście, że robią kupę, nie? Czy jakieś inne tam bzdety na zasadzie rymuje, bo czuje, raperem, rowerem. Dzień dobry, do widzenia, Ema, nie? Tylko że to tak jakoś brzmieniowo brzmi, linia melodyjna jest dobra. Więc no. No nie jest to, no robisz to pod content, no. Więc no, mi się wydaje, że większość z tych youtuberów, którzy rapują, oni nie są nawet zadowoleni z tych piosenek i sami dla siebie by ich nigdy nie słuchali. Ale jeśli ktoś ich słucha, to sobie puszczają, nie? Ale to jest takie, to są takie typowe rzeczy, które wypuszczasz, a po 3 latach, jak ktoś cię o to zapyta, to palisz buraka, nie? Coś jak multi i nie wiem. Chociaż multi i nie wiem, to jest kurwa arcydzieło przy niektórych nutach tych. Czy jest zajebista i powinien ją uchwalić, tylko po prostu nie mówi się takich rzeczy, że chłop sra do tej piosenki i że dzięki niej się wysrał, no. Kurde, no tak się nie gada po prostu. Właśnie od początku, jak to było z Frizem? Ojejku, dowiedzmy się, jak to było. Dupę chuj, jak pracujesz z policją. Ja się zilawam na wyza języka. Bądzą z unenych żadnych sta. Jestem hatwie, choć to wolę. Bo widzę, że wy dalej nie rozumiecie sytuacji, więc przedstawię wam od samego początku, jak to wyglądało. Wracałem sobie właśnie do domu, z mojego rodzinnego domu wracałem sobie do Warszawy i mój znajomy wysyła mi filmik, gdzie Friz mówi, że nie może się wysrać, więc puszcza moją piosenkę i od razu się wysrał. Ciekaw jestem, czy wy przyjęlibyście to jako żart. No dobra, nawet... No dobra, byłem ja, Kasper Boński. Teraz poszedł sobie skuty kajdankami do łazienki z kolegą moim. I wyszedłbym z tej łazienki, przybiegł do wszystkich moich znajomych i tak. No, miałem problem, nie mogłem się wysrać, ale odpaliłem sobie, przejmujemy YouTube i się wysrałem. Ciekaw jestem, ile z was by napisało, Jezu, jaki dobry żart. A ile z was by napisało, jak możesz się śmiać z Karola i że strasz do tej piosenki i że przez to strasz. No na pewno 12-latki by napisały tą drugą wersję. Co do moich zasięgów, które ewidentnie umierają, więc robię dramę, bo nie mam zasięgów. Właśnie tutaj widzę na zdjęciach 270, 170, 160, 340. Zasięgi zajebiste, 160... nie ma co pierdolić, akurat Błoński się wypił w hej. Błoński się wypił w hej. 10, 170, kurczę, no umieram. Gdzie Freeze, mając 3 razy więcej followersów, ma
300 tysięcy, 310, 290, 340, 311, 370. Kurde. Czyli Friz, mając 3 razy więcej followersów, ma tylko 2 razy więcej lajków niż ja. Kurczę, chyba moje zasięgi nie umierają. Tak jak mówiłem, moi drodzy, nie umierają. Bardzo dobrze mi się żyje. Tylko po prostu nie pozwalam sobie, żeby ktoś tak ze mnie żartował. No tak, no nie pozwalam, żeby ktoś tak ze mnie żartował. Kurde, jakby to wiecie, ja tutaj nie jestem osobą kompetentną, żeby tam kurwa wyjaśniać ich konflikty czy coś, tylko takie moje 5 groszy dla tylko i wyłącznie moich widzów, więc jak nie jesteś moim widzem, to nie bierz sobie tej krytyki, kurwa, wariacie do serca. Że no kurwa nie ma co tak płakać, nie? Nie ma co tak płakać w internetach, ojejku, on powiedział, że moja piosenka jest słaba, że jest gównem. O nie! Co za pajac, jak mógł obrazić moją twórczość? Wiecie, co mi chodzi? No kurczę, no mógł twierdzić, że jest gównem, ale mi się wydaje, że wiecie, jak to wygląda? Że Freeze sobie zrobił malutki, drobny żart, niezależnie od tego, czy to było prawdą, czy nie, takiego pstryczka w nos, a chłop, kurwa, jest wkurwiony jak ulica i najchętniej to by z nim walkę na fejmy mastoczył. Wiecie, co chodzi? Polku, naśmiewanie się z czyjejś pracy, czy z kogoś. Możesz to robić dla mnie naprawdę, możesz się śmiać i ze wszystkimi w domu, możesz nawet mówić, że jestem debil. Ale nie mów tego w filmikach, które kierujesz do dzieci, bo to nie jest mądre przekazywać młodym osobom wartości takie, że warto się śmiać z innych i z ich pracy. No, ale jeszcze wróćmy do tego, czemu to wszystko pojawia się na Instastory, bo milion osób mi pisze, że robię to specjalnie, publicznie, żeby wykorzystać właśnie dramę. Od razu jak dostałem ten filmik od tego znajomego, napisałem do Karola, gdzie nie uzyskałem odpowiedzi. Stwierdziłem, że zadzwonię do Trąby. Trąba powiedział, że no, że w sumie nie fajnie i że załatwi mi numer do Karola. Pomyślałem, no dobra, no dla mnie to jest dość nieprzyjemna sytuacja. Też byłem poddenerwowany, powiem wam w dodatku, że zostawiłem u siebie w domu rodzinnym klucze do tego mieszkania, więc byłem jeszcze bardzo zdenerwowany. Co się zaczęło? Dodatkowy aspekt, bo przecież, Jezu, jak mogłeś jako dorosły facet obrazić się o takie słowa w internecie? Ja po prostu nie lubię fałszywości. I jak ktoś jakiś miesiąc wcześniej przyjeżdża do ciebie z ekipą, zbija z tobą piąteczki, cieszy się, bawi się super, świetnie, słucha twojej piosenki jeszcze wtedy i jakoś nie ma czegoś takiego, że mówi Jezu... A później, ja wam dokończę tę historię, a później robi sobie niewinny żart na odcinku, wypowiadając słowo, że zesrał się od razu przy mojej piosence. Sorry, kurwa, Boński, naprawdę, stary, robisz zajebistą karierę, tylko, kurwa, żeby ci nie odbijało, nie? Żeby ci nie odbijało, bo ja nie wiem, kurwa, jak można tak się denerwować o takie coś, kurwa, stary. To Polak się tak nie wkurwiał, jak mu dokuczałem. Przy tym to ja sram, bo przy tym można się wysrać. Tylko buja główką. Później podsyłałem mu jeszcze klip i mówił, że no jak na drugi klip to git, git, git. A teraz mówi, Jezu, można się wysrać i odpalam, żeby się... Czy to nie jest pajacerka? Moja piosenka ma prawie 7 milionów wyświetleń. Poprzednia ma prawie 25 milionów wyświetleń. Ja papier, ale ja zrobił wyświetlanka, co? To są liczby, które są większe niż raperzy, których słucham. Dla mnie to jest niemożliwe, jak te piosenki osiągają takie wyniki. Jestem w szoku, bo moim zdaniem cię doceniam, że udało mi się zrobić takie wyniki, bo to jest kurczę powalone, że chłopak z mojego miasta robi takie wyniki na YouTubie. Tylko, że przy tym... On jest z Warszawy, ale chyba, że się przeprowadził do Warszawy, a był z mojego miasta. Tylko ja się cieszę, że mam fajne życie i doceniam to, co mam. Taka jest różnica między nami, Karol. Eluwina. Ja tam nie wiem, czy Karol nie docenia, nie? Ale ja tu nie chcę być jakiś kurwa po czyjejś stronie też stawiać, żebyście sobie nie pomyśleli, tylko ja po części rozumiem tego Błońskiego, ale tak naprawdę no kurwa płaczę, jakby mu kurwa ulubioną zabawkę zabrał, a chłop jebnął żartem i nawet